Witam w kolejnej edycji Bladego Kącika Filmowego. I tak, dzisiaj znowu film wojenny. Będzie to film pod tytułem Wielka Ucieczka. Nie ta nudna Wielka Ucieczka z Reevesem w roli głównej. Jeżeli spotkacie ten film, uciekajcie. Mówię o Wielkiej Ucieczce ze Steve'em McQueenem, Richardem Attenborough i innymi ludźmi. To jest taka dygresja. Był okres w moim życiu, kiedy bardzo, bardzo nie lubiłem starych filmów. Po prostu uważałem, że nie o to chodzi, że fascynują mnie komiksy w 3D, a animacje Pixara, mydło w płynie. Stary film, znaczy, jak tylko pojawił się w telewizji, oznaczał dla mnie szybką zmianę kanału. Ale Wielka Ucieczka była tym filmem, który mnie zatrzymał, który mnie zaciekawił i jest ze mną od tego momentu. Co jakiś czas wracam do niego i za każdym razem jest tak samo wspaniały, jak ostatni raz, kiedy go oglądałem. Dlaczego? Prześledźmy lepiej film i sobie zaznaczymy te elementy. Teraz. A film opowiada o ucieczce z obozu jenieckiego w czasie II wojny światowej. A na samym początku oficerowie są transportowani za pomocą ciężarówek na teren obozu i zaraz po przybyciu planują ucieczkę. Daleko jeszcze. Jeden mi się nie chce. O ty, da, pa, jesteśmy, dawaj, kita, dawaj, kita, długo, uciekamy! Po dotarciu spotykają komendanta obozu, który jest jedną z moich ulubionych postaci w filmie. Naprawdę to jest tak rzadki element w filmie. Niemiec, którego możesz lubić, ten jest wspaniały. Jest zmęczonym wojną, człowiekiem, który po prostu chce, żeby jakoś utrzymać porządek w tym obozie, który po prostu chce doczekać końca wojny, który nie jest hitlerowcem, znaczy nie jest nazistowskim człowiekiem. I jest naprawdę fajnie później pokazany ten kontrast, kiedy przychodzą do obozu właśnie tacy fanatyczni gestapowcy i sprężyście high hitlerują, a nasz bohater odpowiada wtedy tak. To jest tak piękne właśnie zobaczyć Niemca, który nie jest takim stereotypowym, zimnym, bezlitosnym, koniecznym do znienawidzenia Niemcem. Nie, ten jest naprawdę fajny i jest ciekawy element moralny, kiedy na sam koniec jest on aresztowany za to, że dopuścił, przynajmniej w kontekście filmu, jest aresztowany za to, że pozwolił uciec tylu oficerom. Właśnie, no, on starał się być dla nich dobry, a skończył bardzo, bardzo źle przez to, że oni nic nie chcieli uciec. No, obowiązek oficera. Nieważne. Oficerowie dostają się na teren obozu, wielki X, grany przez Richarda Attenborough, tworzy komitet ucieczkowy i przedstawia każdemu ich rolę. I ja uwielbiam ten element w filmach, uwielbiam element, kiedy po prostu wszyscy specjaliści danej dziedziny spotykają się razem i przydzielają sobie im różne zadania. I tutaj króluje oczywiście Ocean's Eleven, jednak parszywa dwunastka też jest dobrym przykładem. Właśnie te sceny, kiedy dowódca mówi, ty jesteś dobry w tym, ty jesteś dobry w tym, a ty posprzątaj. Dlatego naprawdę tutaj jest to fajnie pokazane, jak właśnie cała skala tej operacji jest ukazana. I może można się przyczepić jednej rzeczy. W rzeczywistości była to stricte brytyjska operacja. Po prostu brytyjska, wymalowana z góry na dół. W tym filmie jednak, jako że gra Steve McQueen, który zawsze po prostu podnosił swoją rolę w filmie, gdzie tylko się dało, tak często są zwiększane te amerykańskie akcenty do momentu, w którym można pomyśleć, że to była łączona operacja Amerykanów i Brytyjczyków. Po prostu tych Amerykanów jest tak wielu w filmie, że po prostu, no nie wiem, brakuje, żeby jeszcze obchodzili Dzień Niepodległości. Cholera. Nic. Ale oprócz tego, że mamy tych Amerykanów, mamy Polaka. Granego przez Charlesa Bronsona. I teraz Charles Bronson grał już Polaka w Parszywej Dwunastce i jeszcze w paru filmach, ale nie jestem pewien wielu. Panie Bronson, ty Polaka, ile razy pan grał? Więźniowie zaczynają budowę tunelu. Trzech tak naprawdę. Jednocześnie i oczywiście są pewne przeszkody, tam odnajdują jeden tunel, brakuje materiałów, obliczenia są niekompletne. Standardowe jakieś małe potknięcia, które prowadzą do wielkiego finału. Teraz w filmie wspaniałe jest tempo. Ten film nie traci tempa przez ani jeden moment. Jesteśmy cały czas przy bohaterach, non-stop obserwujemy ich działania
I nawet jeżeli kamera przenosi się na chwilę do siedziby Niemców, to i tak utrzymujemy ten klimat tego obozu, tej ucieczki, bo tak stare filmy, jak na przykład Działa na Warony, czasem się bały, że stają się zbyt interesujące. Na przykład, jeżeli była zbyt duża scena walki, no to po niej zawsze następowała jakaś nudna, przegadana, pompatyczna scena, którą później wszyscy oczywiście muszą, koniecznie, uznawać za ważną. Tutaj nie ma żadnej jednej głupiej sceny, która nie pasuje do reszty filmu, pojawia się znikąd i nie wiem, i jest z kosmosu. Także kiedy w końcu dochodzi do ucieczki, to jest bardzo emocjonujący moment, ponieważ widzimy, jak wszystkie te elementy planu się zaczynają ze sobą łączyć, jak każdy z tych członków próbuje uciec. No i oczywiście jest wielka komplikacja, która sprawia, że jednak muszą się dostosować, muszą zmienić swoje plany. Co do samej ucieczki, właśnie są pewne różnice co do tego, jak to wyglądało w rzeczywistości, bo ile cały film dość realistycznie trzyma się tych ram, jak to wyglądało naprawdę, środków, jakich oni potrzebowali do wykonania tych tuneli, metod do rozprowadzania ziemi, do prowadzenia tlenu, a planów ucieczki i tych wstępnych przed zmianami, o tyle bardzo mnie denerwuje, że w filmie ucieczka nie odbywa się w zimę, tak jak to było w rzeczywistości, bo to dodawałoby jeszcze tego wyjątkowego właśnie charakteru, że są otoczeni właśnie przez tą biel, że muszą się przedzierać przez te zaspy śniegu, jak to było w rzeczywistości. A tutaj jest tu jesiennie, tak nawet jesiennie, później się słońce świeci i właśnie to było ciekawe, chociaż w deszczu, żeby ta ucieczka była w deszczu, że już filmowcy sobie pozwolili na zmiany, to ucieczka w deszczu to byłby szał. No ale każdego się mogę doczepić. No i jak zawsze w filmach, gdzie mamy aż tylu bohaterów, musi być ten problem, że nie wszystkim jest poświęcona odpowiednia ilość uwagi. No bo jeżeli zobaczymy film Parszywa Dwunastka, to jest Parszywa Czwórka tak naprawdę. My nie znamy tamtych ludzi. Jeżeli weźmiemy o nowszy Bękartów Wojny, my nie znamy Bękartów wszystkich. Znamy jednostki. Właśnie wyjątkiem jest tylko Ocean's Eleven. Chyba. Właśnie z filmów, gdzie mamy naprawdę masę, plejadę wręcz gwiazd i każdy ma ten swój epizodzik. Bo tutaj tak, są te grupki, na przykład tych forgerów, którzy podrabiają dokumenty, mamy te grupki, które przygotowują narzędzia, mamy te grupki i każda ta grupka ma reprezentanta, ale tych kolesi wokół? Nie poznamy ich. Nie są dość ważni. Szkoda. Ucieczka. Jedni uciekają na piechotę. Jedni uciekają pociągiem, jeden ucieka taksówką, trzeci po dachach chce uciec z Niemiec. Także widzimy właśnie tą ucieczkę i trzymamy kciuki, bo nam tak bardzo zależy na tych ludziach, ale najbardziej nam zależy na Steve McQueen, jak ten facet jedzie na motorze, jak on na nim jedzie, jak on pędzi przez te nazistowskie, polskie teraz, tereny. Zbliża się do granicy, już czuje smak wolności, my widzimy te zasieki, myślimy, nie Steve, jak masz zamiar uciec? On wykorzystuje swoją twardość, dodaje gaz, wybija się z górki, przeskakuje nad pierwszym zasiekiem, jeszcze w powietrzu powinien błysnąć zębami. Nie przebija się przez drugie zasieki, zaplątuje się w nie, Niemcy do niego podbiegają, mówią Hande, ho, to po niemiecku, Aufstehen! How could this happen to me? Także w filmie pokazana jest ucieczka tylko trzech osób. Ja nie pamiętam, ile w rzeczywistości z tych 250, które miało uciec, uciekło, ale jakby pokazane jest, jak mało warta była ta ucieczka, jak niewiele ona zmieniła, jak wielkie plany mieli ci uciekinierzy, myśleli, że tak, oni zmobilizują takie siły niemieckie, żeby ich poszukiwać, że po prostu odciążą fronty. Ja, aha! Właśnie fajnie jest pokazane, że ta ucieczka no, była problematyczna moralnie też w pewien sposób. I film nie jest problematyczny. Polecam go wszystkim i nie ma powodu, dla którego mógłby się komuś podobać. Po prostu jeżeli ktoś znajdzie powód, dlaczego to jest zły film, naprawdę nie do niej napisze. Bardzo chciałbym wiedzieć, co jest z nim złego. Bo nie mogę. No nie mogę nic znaleźć nic złego. No bardzo bym chciał. No Steve McQueen nie uciekł. Dziękuję. Pozdrawiam. Polecam. Wielka ucieczka. Na DVD.